Witajcie na kanale Violetta Pieu. Wielu z moich uczniów mówi, że uczą się angielskiego od lat, dużo rozumieją i znają sporo słówek, lecz nie potrafią mówić. I w momencie, gdy muszą coś powiedzieć po angielsku, to w głowie mają zupełną pustkę i nie potrafią wykorzystać tego, czego nauczyli się do tej pory. Nie potrafią zastosować prostej gramatyki, a słówka, których potrzebują, zupełnie wylatują im z głowy. Otrzymuję od Was ogrom wiadomości z prośbą o poradę, jak to zmienić. I w tym odcinku najpierw opowiem, dlaczego tak się dzieje, ponieważ najpierw oczywiście musimy poznać przyczynę problemu, żeby móc sobie z problemem poradzić, a następnie powiem Wam, jak to zmienić, dając Wam 4 rady, które wypróbowałam na sobie i na pewno działają. I jeśli Waszym postanowieniem noworocznym jest zacząć mówić po angielsku w 2024 roku, to mam dla Was mega ofertę od dzisiejszego naszego sponsora Cambly. Wiecie, że kocham Cambly i z dzisiejszą ofertą możecie wykupić sobie lekcję z native speakerem za jedyne 49 zł miesięcznie. Wierzycie? Dla tych, którzy nie słyszeli o Cambly, jest to jedna z najlepszych i zdecydowanie jedna z najtańszych platform do nauki języka angielskiego, jakiej słyszałam, gdzie lekcje są prowadzone tylko i wyłącznie przez native speakerów. Już nie musisz wyjeżdżać za granicę, aby uczyć się języka angielskiego z native speakerem. Dzięki Cambly możesz to zrobić ze swojego pokoju. I aby pomóc Wam spełnić Wasze noworoczne postanowienie, dziś Cambly przychodzi do nas z mega ofertą, uwaga, minus 60% na pełen dostęp na lekcje grupowe oraz na lekcje dla dzieci na plan roczny. I lekcje grupowe, tak jak wspomniałam, możecie już sobie wykupić za jedyne 49 zł za miesiąc i tak tanio to chyba jeszcze nigdy nie było. Dzięki tym dwóm, trzem osobowym lekcjom grupowym nie tylko rozwiniecie swoje mówienie po angielsku, ale także nawiążecie znajomości. Jest to wspaniała rzecz. Pełen dostęp oznacza, że możecie korzystać z lekcji indywidualnych z native speakerem oraz grupowych na zmianę. Jeśli na przykład jednego dnia macie ochotę na lekcje indywidualne, to łączycie się tylko z nauczycielem. A jak innym razem chcecie porozmawiać sobie w grupie, to dołączacie do lekcji grupowych. I to całkowicie zależy od Was, jak to sobie zorganizujecie. I z dzisiejszą zniżką, minus 60%, pełen dostęp, można zakupić już za jedyne, uwaga, 229 zł za miesiąc. Niesamowite! Cambly ma niezmiernie bogatą ofertę zajęć, z którą zachęcam zapoznać się na ich stronie. I oferują oni nie tylko pełen plan, zajęcia grupowe czy lekcje dla dzieci, ale także kursy dla osób, które przygotowują się do egzaminów ustnych TOEFL czy IELTS, kursy specjalistyczne, takie jak na przykład Business English oraz wiele innych. Więc jeśli chcielibyście skorzystać z oferty Cambly lub może znacie kogoś, kto chciałby poćwiczyć angielski z native speakerem, to nie czekajcie. Link znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. Sami spróbujcie i zobaczcie, jak przyjemne i efektywne jest korzystanie z Cambly. Przygotowałam dla Was dokument PDF, w którym opisałam te 4 rady wraz ze wszystkimi frazami z tego odcinka i link do niego znajdziecie jak zawsze w opisie pod spodem. Wystarczy na niego tylko kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy i dokument ten zostanie przesłany na podany przez Was adres. I od tej chwili co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, informacjami o kursach oraz wszystkimi nowościami. Jest to darmowa usługa i możecie odsubskrybować w każdej chwili. No dobrze, wracamy do naszego pytania. Dlaczego nie potrafimy swobodnie mówić po angielsku, pomimo że uczymy się tego języka od długiego czasu, znamy sporo słówek i podstawy gramatyki? Przyjrzyjmy się temu procesowi. Aby zrozumieć to, co do nas mówi native speaker, to najpierw oczywiście musimy usłyszeć to, co do nas powiedział. Następnie musimy odkodować słowa wypowiedziane w języku angielskim i zakodować je na język polski. Używam tu słowa kodować, ponieważ język to rodzaj kodu. Na przykład a book to kod na książkę, red to kod na czerwony i tak dalej. I jak już zakodujemy na język polski, to następnie nasz mózg musi tę informację przeprocesować i przetworzyć, no i gotowe. Czyli tak mniej więcej wygląda proces rozumienia języka obcego. Umiejętność tę możemy dość łatwo wyćwiczyć, oglądając telewizję po angielsku, filmy w oryginale, słuchając radia, podcastów czy e-booków w języku angielskim.
A teraz popatrzmy na proces mówienia po angielsku i mówienie jest o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ musimy najpierw oczywiście zrozumieć, co do nas powiedział nasz rozmówca, native speaker, czyli przejść dokładnie ten sam proces, który przed chwileczką opisałam. Do tego musimy przemyśleć, co chcemy odpowiedzieć, dobrać angielskie słownictwo, ułożyć słówka w odpowiedniej kolejności, stosując angielską gramatykę i je wypowiedzieć, układając usta i język w taki sposób, aby wyprodukować angielskie dźwięki zrozumiałe dla naszego rozmówcy. Więc jak sami widzicie, mówienie to dość skomplikowany proces, którego możemy się jedynie nauczyć poprzez robienie tego. Mówienie to umiejętność praktyczna, taka jak jazda samochodem czy gotowanie. I aby jeździć samochodem, to nie wystarczy tylko uczęszczać na zajęcia teoretyczne czy przeczytać instrukcję obsługi samochodu, prawda? Trzeba to wyćwiczyć. I tak samo jest z mówieniem po angielsku. Nie nauczymy się mówić tylko rozwiązując zadania gramatyczne czy ucząc się angielskiego z książki. Proszę, nie zrozumcie mnie źle. To wspaniale, jeśli to robicie. To wszystko bardzo pomaga i rozwija wasze słownictwo. Lecz aby mówić po angielsku, to musimy to robić. Musimy mówić, co nie jest takie łatwe do zorganizowania. Słuchanie, pisanie i czytanie możemy ćwiczyć sami w domu. Lecz mówienie to już całkowicie inna para kaloszy. A Brytyjczyk by powiedział a different kettle of fish. A więc od czego zacząć? Tip number one, porada pierwsza. Zachęcam zacząć od mówienia do siebie. I w zależności od poziomu waszego angielskiego możecie zacząć od nazywania pojedynczych przedmiotów, które widzicie dookoła siebie, na przykład a window, a book, a computer. Lub, jeśli wasz angielski jest na bardziej zaawansowanym poziomie, to możecie od razu budować proste zdania opisujące to, co widzicie dookoła siebie. Ta metoda jest o tyle świetna, że możecie to robić wszędzie i o każdej porze. I najlepiej jest to robić na głos. Na przykład idąc ulicą możecie nazywać osoby i przedmioty, które widzicie. Na przykład a man, a bike, a signpost, a pavement. A gdy traficie na słówko, którego nie znacie, to proszę zapiszcie je sobie w telefonie czy na kartce i po powrocie do domu sprawdźcie, jak to powiedzieć po angielsku. Jest to bardzo ważne, abyście to robili, ponieważ w ten sposób rozszerzacie swoje słownictwo. Następnie, jak już będziecie umieli nazwać większość przedmiotów, to zacznijcie budować krótkie zdania opisujące to, co widzicie dookoła siebie. I tak, na przykład siedząc sobie w kafejce, możecie powiedzieć She's preparing some coffee for customer. Ona przygotowuje kawę dla klienta. A man has just bought a coffee and a croissant. Mężczyzna właśnie kupił kawę i rogalika. She's paying by card. Ona płaci kartą. Na początku, ćwicząc mówienie, proszę, nie przejmujcie się gramatyką. Postarajcie się skupić na wyraźnej wymowie. Możecie oczywiście mówić ze swoim akcentem, jednak musicie się upewnić, że wasza wymowa będzie zrozumiała dla native speakera. W dalszym etapie nauki jest o wiele łatwiej skorygować niepoprawną gramatykę niż wymowę. Jak na początku nauczycie się źle wymawiać, to później jest to bardzo ciężko poprawić. I wiem to sama po sobie. Tip number two. Porada druga jest taka, że od samego początku szukajcie kontaktu z native speakerami, nawet gdy jesteście na poziomie podstawowym. Oczywiście nauka języka angielskiego z nauczycielem Polakiem czy nauczycielem innej narodowości jest bardzo wartościowa, lecz jeśli chodzi o konwersacje, to najlepiej jest je ćwiczyć z native speakerami. Dlaczego? Jest kilka tego powodów, lecz dwa najważniejsze to akcent oraz słownictwo. Mało który nauczyciel nie native speaker mówi z takim akcentem jak native speakerzy. Chyba, że bardzo długo mieszkał w kraju anglojęzycznym, ale mimo wszystko to się bardzo rzadko zdarza. Jak oglądacie moje filmiki, to wiecie o glotu C, o pomijaniu litery H czy o connected speech, których native speakerzy nagminnie używają w mowie potocznej i musimy nauczyć się ich rozumieć. Mało który nauczyciel Polak tego używa, więc istnieje ryzyko, że po lekcjach z nauczycielem, który nie jest native speakerem, zwyczajnie nie będziecie rozumieć Brytyjczyka czy Amerykanina. Poza tym, native speakerzy używają potocznych zwrotów i wyrażeń typowych dla nich, a nauczyciele, którzy nie są native speakerami, używają bardziej akademickiego słownictwa. Na przykład, you drive me up the wall oznacza doprowadzasz mnie do szału. I tak często powie native speaker. Natomiast nauczyciel, który nie jest native speakerem, najprawdopodobniej powie You make me angry. I to jest oczywiście tylko przykład.
Poza tym dochodzi jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie podczas lekcji z nauczycielem native speakerem nie możemy przełączyć się na język polski, tylko musimy sobie jakoś poradzić, co często Wam się przyda i przydarzy w bezpośrednim kontakcie z native speakerami. I wypracowanie sobie tych technik, o których zaraz zresztą powiem, bardzo Wam pomoże w takich sytuacjach. Jest to bardzo ważne. Jeśli podczas lekcji w każdej chwili będziecie mogli przełączyć się na język polski, to niestety taka jest nasza natura ludzka, że wybieramy tę łatwiejszą opcję i tak będziecie robili. I ta niepewność przed rozmową z native speakerem będzie wciąż w Was siedziała. A lekcje z native speakerem dadzą Wam tę dużą pewność siebie, tę pewność siebie, że sobie poradzicie. Korzystając z hojnej oferty Cambly, minus 60%, już dziś możecie zacząć ćwiczyć angielski z nauczycielem Brytyjczykiem czy Amerykaninem, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że w Cambly to Wy sami wybieracie akcent nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz samego nauczyciela. A co jest naprawdę bardzo pomocne, to to, że możecie zobaczyć swojego przyszłego nauczyciela i posłuchać, jak mówi przed lekcją, co Wam bardzo pomoże w wyborze odpowiedniej osoby. Cyp number three. Porada trzecia. Przygotuj się do lekcji z native speakerem. Wielu z Was pyta, czy osoby, które są na poziomie podstawowym, mogą wziąć udział w lekcjach z native speakerem. Odpowiedź brzmi tak. Im szybciej, tym lepiej. Gdy Wasz angielski jest na poziomie bardzo podstawowym i komunikujecie się przy pomocy pojedynczych słów, to najprawdopodobniej na początku Wasze lekcje będą wyglądały w ten sposób, że nauczyciel będzie wyświetlał prezentację, nazywał rzeczy, które Wy będziecie widzieli na ekranie, a Wy będziecie po nauczycielu powtarzać. Będzie zadawał Wam proste pytanie i jak dacie radę odpowiedzieć, choćby jednym słowem, to wspaniale, a jeśli nie, to nic, to przejdziecie dalej. I tak będzie przez 3 do 4 miesięcy, aż rozwiniecie swoje słownictwo, zaczniecie więcej rozumieć, budować proste zdania, a później to już pójdzie samo. Zanim rozpoczniecie zajęcia z native speakerem, to zachęcam się do nich troszkę przygotować. Będziecie nie tylko czuli się lepiej, ale także więcej skorzystacie z zajęć. Zachęcam nauczyć się podstawowych liczb od 1 do 100, dat, alfabetu, ponieważ te rzeczy pojawiają się praktycznie w każdej rozmowie. Zachęcam również pomyśleć, o co może Was zapytać nauczyciel i przygotować sobie odpowiedzi. Na przykład. Jest pewne, że nauczyciel zapytał o Wasze imię, więc warto jest umieć się przedstawić i powiedzieć I am i powiedzieć swoje imię, na przykład I'm Violeta czy My name is Violeta. Może również zapytać, skąd pochodzicie, więc przygotujcie sobie zdanie I'm from Poland. Możliwe, że zapyta, czy macie rodzinę, dzieci, żonę, męża, gdzie pracujecie i tym podobne. Więc przygotujcie sobie podstawowe informacje o sobie po angielsku. Aby Wam w tym pomóc, nagrałam osobny odcinek, który przygotuje Was do mówienia o sobie. I link do niego znajdziecie w opisie. Następnie warto jest też przygotować sobie gotowe zwroty i pytania. Na przykład, gdy nie zrozumiecie, co mówi do Was nauczyciel, możecie powiedzieć I'm sorry, I don't understand. Bardzo ważne jest, abyście nie udawali, że rozumiecie, co nauczyciel powiedział, gdy tak naprawdę nie zrozumieliście. Musicie dać nauczycielowi szansę, aby mógł Wam wytłumaczyć to, czego nie zrozumieliście, ponieważ tylko w taki sposób możecie zrobić postęp. Możecie na przykład poprosić nauczyciela o powtórzenie, mówiąc Can you repeat that, please? Lecz z tą prośbą trzeba uważać, ponieważ gdy poprosimy tylko o powtórzenie, to Wasz rozmówca, native speaker, może pomyśleć, że nie dosłyszeliście i powtórzy dokładnie w ten sam sposób. A jeśli nie zrozumieliście za pierwszym razem, to jest mała szansa, że zrozumiecie za drugim czy trzecim razem. Więc w tej sytuacji jest o wiele lepiej poprosić na przykład o powtórzenie wolniej. Could you speak a bit more slowly, please? Lub możecie poprosić o użycie innych słów, czyli o przeparafrazowanie, mówiąc Can you rephrase that, please? Albo Can you break that down for me, please? Gdy nauczyciel używa słowa, którego nie rozumiecie, a chcielibyście je sobie sprawdzić w słowniku, ponieważ jest to ważne słowo, które często się powtarza, to możecie poprosić, aby Wam je przeliterował i możecie powiedzieć Can you spell that for me, please? I możecie jeszcze dodać I would like to look it up in a dictionary. Chciałabym czy chciałbym sprawdzić je w słowniku. Tu jednak musicie się upewnić, że znacie alfabet i potraficie literować. Alfabet angielski na pewno znacie i mówię to z pewnością, ponieważ zna go każdy Polak, tylko nie zawsze mamy tego świadomość. Nagrałam o tym osobny odcinek
i link do niego znajdziecie w opisie. A gdybyście chcieli, aby nauczyciel Wam to słowo zapisał, na przykład na czacie, bo jest taka możliwość, to możecie poprosić: Can you write it down in the chat for me, please? Innymi pomocnymi wyrażeniami mogą być: Can you speak a bit louder, please? Czy możesz mówić troszkę głośniej? Can you show me, please? Czy możesz mi, proszę, pokazać? Can you help me with this, please? Czy możesz mi w tym pomóc? What do you mean? Co masz na myśli? Which one? Który? What time? O której? I tym podobne. Pomyślcie, co może być Wam potrzebne i przygotujcie to sobie. Tip number four. Rada czwarta. Nie przejmuj się, że robisz błędy. Wiem, łatwo się mówi, lecz musimy się pogodzić z tym, że będziemy się mylić i że będziemy popełniać błędy. I to dużo błędów. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to przerażająco i na pewno na początku będzie Was to troszkę stresowało. Ale nie jest możliwe nauczyć się mówić w obcym języku bez popełniania błędów. Taki geniusz się jeszcze nie urodził, no i Wy te błędy również będziecie popełniać. Ba, przecież robimy błędy mówiąc w naszym ojczystym języku, przynajmniej ja je robię, więc ucząc się języka obcego, tym bardziej będziecie te błędy popełniać. Więc jeśli tylko możecie, to proszę nie przejmujcie się tym. Obiecuję, że nikt nie będzie Was ani oceniał, ani się z Was wyśmiewał, ponieważ jest to naturalny proces i każdy nauczyciel native speaker o tym wie. Gdyby ktoś, jakiś Brytyjczyk, którego znacie, uczył się języka polskiego, przy czym by źle coś wymówił czy źle odmienił końcówkę, to czy śmialibyście się z niego? Na pewno nie. Jeszcze byście go poprawili i mu pomogli. I tak samo będzie podczas lekcji z nauczycielem native speakerem. Będą Was wspierać, pomagać, poprawiać, ponieważ od tego oni tam są. Mam nadzieję, że te porady pomogą Wam rozwinąć Wasze mówienie po angielsku w 2024 roku. I z całego serca życzę Wam, abyście na koniec roku odsubskrybowali mój kanał, ponieważ już go nie będziecie potrzebowali. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Happy New Year! I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!